Zastanowimy się teraz nad zjawiskiem na pewno dobrze Ci znanym z życia codziennego, które polega na tym, że słomka włożona do wody wygląda jakby była zgięta, tak jak tutaj na zdjęciu. Być może już się domyślasz, że to, że słomka wygląda w ten sposób, jest spowodowane zjawiskiem załamania światła, którym właśnie zaczęliśmy się zajmować w ostatnim filmiku, ale zaraz sobie to dokładnie przeanalizujemy i uzasadnimy, dlaczego to tak jest. W tym celu narysujmy sobie schematycznie tą szklankę. W niej jest słomka. Tutaj ta słomka faktycznie jest zgięta, natomiast poniżej tego miejsca tak naprawdę jest prosta. Tutaj mamy wodę, powierzchnię wody. I teraz, jak mam nadzieję, pamiętasz z tego, o czym mówiliśmy o zjawisku załamania, gdy światło przechodzi przez granice między ośrodkami, z których jeden jest, jak to się mówi, optycznie gęstszy, czyli w którym światło porusza się wolniej, do ośrodka, w którym porusza się szybciej, to zachowuje się ono w następujący sposób. Tutaj pada na granicę pod jakimś kątem, nazwijmy go θ1, a po przejściu przez nią załamuje się w taki sposób, że ten kąt, nazwijmy go θ2, jest większy. I tutaj właśnie w przypadku, gdy światło wychodzi z wody do powietrza, mamy dokładnie taką sytuację. W wodzie prędkość światła jest mniejsza niż w powietrzu. I jak możesz sobie przypomnieć ten nasz, myślę, że jednak w miarę przydatny model z samochodem, który wyjeżdża, powiedzmy, jadąc w tę stronę z jakiegoś błotnistego obszaru na drogę, czyli z obszaru, gdzie porusza się wolniej, do obszaru, gdzie porusza się szybciej, to gdy podjeżdża tutaj pod pewnym kątem, to jest taki moment, że koła po lewej stronie już są na drodze, a koła, czy jedno z kół po prawej stronie jeszcze jest w błocie. I dlatego ta lewa strona samochodu porusza się szybciej, w związku z czym skręca on. W taki sposób, że kąt między jego kierunkiem ruchu a prostą prostopadłą do granicy między tymi obszarami, między tymi ośrodkami, rośnie. I dokładnie to się dzieje tutaj z promieniami światła, które wychodzą od części słomki zanurzonej pod wodą. Zobaczmy. Weźmy na przykład promienie świetlne wychodzące z tego punktu. Jeden promień na przykład wychodzi jakoś tak. Tak? Tutaj ten kąt jest dosyć mały, ten załamuje się i wychodzi w ten sposób. Weźmiemy jakiś inny, na przykład o jakiś taki promień. No, wychodzi on tak. Tutaj wyszły mi te kąty padania bardzo maleńkie, ale mam nadzieję, że mimo to rysunek jest czytelny. I załóżmy, że tu jest nasze oko. I powiedzmy, że jest ono dostatecznie duże, może narysujmy większe. O. Jest ono na tyle duże, że obydwa te promienie trafiają do niego. Ale co to oznacza dla nas? Co my widzimy? Promienie trafiające do naszego oka są skierowane w ten sposób, więc nasz mózg interpretuje to w ten sposób, jakby te promienie wychodziły, tutaj próbuję przedłużyć, wychodziły stąd. I jeśli dokładnie tak samo przeanalizujemy promienie wychodzące z każdego innego punktu tej słomki, tutaj zanurzonej, to się okaże, że koniec słomki zgodnie z tą analizą znajduje się tutaj, a każdy inny punkt odpowiednio, jeśli przeanalizujemy w ten sam sposób, będzie według naszego oka, według naszego mózgu znajdował się w takim miejscu, jakby słomka była zgięta. O, i stąd właśnie pochodzi taki obraz. W następnych kilku filmikach będziemy dalej oswajać się z zjawiskiem załamania światła, z prawem Snella, szczególnie z jego stroną matematyczną, dlatego będziemy ćwiczyć, będzie trochę liczenia. Do usłyszenia!